druga możliwość to jest taka, że gość siedzi i zaczyna duszenie. Oczywiście, moi drodzy, znowu pamiętajcie, nie idę do tyłu, ale z jakiegoś powodu nie mogę się tu wbić. Ostatnia deska ratunku. Moi drodzy, podnoszę nogę, wchodzę tu, duś. Co jest ważne w tej technice? I nie piszcie, że wytrzyma, że tak, i tak dalej. Nie wytrzyma. Dawaj. Moi drodzy, co jest ważne w tej technice? Spójrzcie. Tu znajduje się punkt witalny. W tym miejscu. Tu jest łokieć. Jeśli wsadzę tu, gdzie się kończy goleń, a zaczyna mięsień, jeśli zblokuję na ręce i siądę cały, tu nie ma bolca. Nie utrzyma. Spójrzcie. Duś, dawaj, jeszcze. Moi drodzy, znam przypadki, gdzie przy tej technice pękał goleń. Jest to jak najbardziej możliwe. Spójrzcie, naprężenie to jest niesamowite. Ważne jest, żebyście nie starali się sięgać, bo nie sięgniecie. Waszym zadaniem jest tu. Czyli przypomnimy sobie, moi drodzy, dwie możliwości, dwa realne wyjścia z duszenia od tyłu. To są realne wyjścia, nie bajki, bo wszelkie, które ja spotkałem inne, nie działają. Pierwsze wyjście, wchodzę, oczywiście jeżeli czuję, że jest ręka, podnoszę barki, wsadzam tu swoją rękę i staram się wyjść. Ale jak już zaspałem i jest to duszenie, tak, to tu wbijam swoje ręce, popatrzcie, tu wbijam. Takim ruchem mocnym w dół od razu broda się chowa. Jestem w takim położeniu. W momencie, kiedy się schowała broda, daję barki do góry. I szukam tej ręki, no gdzieś tu jest. Idę, bo... I wychodzę. I druga możliwość, jeżeli... Śmiało. Tak, tu już zapiąłem. I popatrzcie, idę do tyłu. Wchodzę. Także, moi drodzy, pamiętajcie, oczywiście nie uda się Wam wyjść w 100% z tego duszenia, jeśli już ktoś takie założy, ale pamiętajcie też, że założenie takiego duszenia w walce czystego nie jest takie proste. Pozdrawiam wszystkich, którzy mówią, a to ja Ci zapnę, to nie wyjdziesz. Ja też Ci zapnę i nie wyjdziesz. No i co z tego? Jak zapnie dobrze, czyli jak ja mu pozwolę zapiąć już bardzo dobrze, o, tu się wepnie pięknie, czy nawet zrobi trójkąt. Czekaj, daj. O, tak. Pięknie. No to od tego momentu to jest bardzo ciężko wyjść. Tylko tak walka się nie zaczyna. Spróbuj, Damian. Spróbuj. Śmiało. Hop, poszło. Widzisz, już mam czas. O, już jest dobrze. No śmiało, żyj. Już jest dobrze. Bo już mnie nie udusi. Oczywiście on będzie korygował, ale jak mam ramiona wysoko, popatrzcie, jak mam ramiona wysoko, to już duszenie nie wejdzie. Moi drodzy, dzięki, Damian. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.